Nie, to też swoją drogą. Nie, pani Jadwigo, ja przedstawię, bo to ja składałem ten wniosek. Bardzo proszę, Komisja Infrastruktury miała wniosek. Bardzo proszę. Jeżeli można by było, bo tutaj akurat omawialiśmy komisję rewizyjną w statucie i w rozdziale 5, paragraf 32, punkcie 2. Ja tam troszeczkę czytałem, tak. To prawda, i to już bodajże chyba ustawa o samorządzie mówi, że to chodzi o wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Miejskiej. Natomiast myślę, że dobrze by było dodać rady, bo przeczytam treść. W skład komisji rewizyjnej mogą być powołani tylko radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. I oczywiście, jak mówiłem, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że to chodzi o przewodniczących rady. Natomiast dobrze by było dla precyzyjności dodać, jeżeli już ruszamy statut, dodać słowo rady. Zwanej znaczy, dalej radą miejską, tak? To znaczy myślę, że wniosek jest zasadny z tego względu, że jeżeli ktoś nie czyta. Natomiast pod względem formalno-prawnym on zupełnie nic nowego nie wprowadza, ale powiem dlaczego, jeżeli mogę. Jeżeli pan radny ma statut przy sobie, to każdy akt prawny, panie radco, też proszę tutaj słuchać, ma tak zwany słowniczek na początku. I w artykule 4 naszego statutu jest ten słowniczek. I tam między innymi jest napisane, że jeżeli w statucie jest mowa o przewodniczącym, to należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. Jeżeli jest mowa o wiceprzewodniczącym, to należy rozumieć i tak dalej, tak? I stąd... Ale dla kogoś, kto jakby nie będzie... Dobrze, nie ma sprawy. Padł wniosek... Chyba, że nam na zrobię wody wrócić. Ale jest wniosek, także w takim... To znaczy, bo z tego co wiem, to jest pewna niekonsekwencja, bo czasami chyba jest powtarzany, czasami nie. W związku z tym może ujednolicimy, powtórzmy ten zapis, żeby on był jasny, tak? Chociaż formalnie prawnie on nic tutaj nam nie zmienia absolutnie. Kto jest z Państwa radnych za wnioskiem, który przedłożył nam radny Leonczuk, wniosek Komisji Infrastruktury? Tak, ten jeden wniosek. Żeby dopisać słowo... Rady. Wiceprzewodniczący, przewodniczący Rady. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Kolejna poprawka to jest wniosek Komisji Rolnictwa, który pozwolę sobie tutaj Państwu przedstawić. Państwo radni dzisiaj macie już nową uchwałę. Jest dopisany do uchwały w sprawie właśnie zmian paragraf 2. W nawiasie wniosek Komisji Rolnictwa, zgodnie z którym po paragrafie 36 Regulaminu Rady Miejskiej w Kępicach wprowadza się rozdział 6, który otrzymuje brzmienie tryb załatwiania skarg. I teraz dalej. Paragraf 37. Skargi wpływające do Rady kwalifikuje przewodniczący Rady, kierując się kodeksem postępowania administracyjnego i uruchamia procedurę ich rozpatrzenia. Czyli jeżeli wpływa skarga, to przewodniczący Rady kwalifikuje, czy to jest skarga, czy my jesteśmy właściwi. Ustęp 2. Uznanie, że organem właściwym do załatwienia skargi jest Rada, zobowiązuje przewodniczącego Rady do skierowania skargi na posiedzenie komisji rewizyjnej. Ustęp 3. Komisja rewizyjna rozpatruje skargę w oparciu o dokumentację dostarczoną przez burmistrza oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy i przedkłada przewodniczącemu Rady swoje stanowisko wraz z projektem uchwały. Punkt 4. O sposobie załatwiania skargi decyduje Rada w formie uchwały, czyli czy ona jest bezzasadna czy zasadna. Punkt 5. Skargi i wnioski anonimowe nie są rozpatrywane. I tutaj jest następstwem tego jest to, że rozdział 6 Regulaminu Rady staje się rozdziałem 7, a paragraf 37 staje się paragrafem 38. I teraz chciałbym wytłumaczyć może w kilku dosłownie zdaniach, po co jest ta zmiana wprowadzona. I ja od razu się Państwu przyznam, że to jakby nie jest autorskie rozwiązanie nasze, tylko to jest rozwiązanie powielone z innego statutu, tak? Które najczęściej właśnie takie rozwiązania są spotykane. Po co? Bo komisje podlegają Radzie, tak? Jeżeli komisja rewizyjna ma się zająć daną sprawą, to musi mieć jakieś tutaj upoważnienie. I to upoważnienie najczęściej jest wpisywane od razu do statutu, ponieważ jeżeli ktoś przedkłada skargę, którą musi się zająć Rada, to żeby nie było takiej sytuacji jak skarga dzisiaj, tak? Że osoba skarżąca musi czekać bardzo długo, bo najpierw musi być sesja, na sesji Rada musi zlecić komisji rewizyjnej, tak? Lub innej komisji, jeżeli chce. A tutaj, Szanowni Państwo, mamy ten tryb załatwiania skarg i on przyspieszy na pewno załatwianie skarg w naszej gminie. A jak Państwo wiecie, tych skarg jest dosyć sporo i tendencja jest zwyżkowa i to nie dotyczy tylko naszego samorządu, ale jak rozmawiam z innymi samorządowcami z innych gmin, to praktycznie
dwie, trzy uchwały w ciągu sesji to są uchwały dotyczące skarg, tak? Ponieważ kodeks postępowania administracyjnego brzmi w ten sposób, że właśnie te skargi, które są składane na organ wykonawczy, na wójta, burmistrza, prezydenta, na jednostki organizacyjne czy jednostki pomocnicze, no rada musi rozpatrywać. W związku z tym jest taka propozycja Komisji Rolnictwa. Czy są jakieś pytania lub uwagi do tej propozycji? Bardzo proszę. Znaczy, ja mam taką jedną uwagę, że jak gdyby od razu z góry określamy, że tylko Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywała skargi. No nie wiem, czy to jest akurat takie najlepsze wyjście. Może tam by można jakoś dopisać, ale że w zależności jak przewodniczący zdecyduje. Znaczy, ja jeżeli... Bardzo proszę. Panie przewodniczący, bo w tej kwestii jak będą sprawy poruszane merytoryczne, czyli na przykład Komisja Gospodarcza czy Rolnictwa, czy w tym przypadku nie powinna się właśnie docelowo zająć taka komisja docelowa merytoryczna? Bo tak to myślę, że częściowo sobie, tak jak zgadzam się z panem Eugeniuszem, zamykamy sobie po części drzwi. To znaczy ja kierowałem się, powiem tak, ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, że rada pełni funkcję, dwie funkcje, stanowiącą i kontrolną, a tą funkcję kontrolną wykonuje poprzez powołaną komisję rewizyjną, prawda? Czyli w związku z tym najczęściej jednak komisja rewizyjna rozpatruje skargi, tak? No nie inne, które tematycznie są. Natomiast rozumiem, że czasami może być taka sytuacja, chociaż praktyka nasza w tej kadencji, gdzie były już rozpatrywane skargi, jakby ona o tym nie świadczy, tak? Bo tutaj było tak, że zawsze na komisję rewizyjną kierowaliśmy. Natomiast ja nie widzę przeszkód, jeżeli padnie wniosek, że do ustępu drugiego uznanie, że jest rada, zobowiązuje przewodniczącego rady do skierowania skargi na posiedzenie komisji rewizyjnej lub innej właściwej komisji. Lub innej właściwej komisji, tak bym napisał. Czy wiem, że teraz było na tym aleksie nawet było prowadzone, że jeżeli, bo komisja rewizyjna ma ileś dni na ustosunkowanie się, jeżeli skarga nie jest właściwa, to powinien być zapis w statucie, że przewodniczący komisji przewodniczącemu rady od taką skargę, jeżeli nie jest zgodna z kompetencjami. Nie, to jest inaczej. Zgodnie z kodeksem, może pan radca mnie poprawi, ja już... Kilka lat temu skończyłem studia, ale jeszcze pamiętam, że jeżeli skarga wpływa, tak, i do jakiegoś organu i ten organ nie jest właściwy, to ma 7 dni na to, żeby odpisać po prostu i zgodnie z właściwością, tak, przekazać. Czyli tutaj, jeżeli do biura rady, do przewodniczącego rady trafia skarga, która nie jest właściwa do rozpatrzenia przez radę, to ja jestem zobowiązany w ciągu 7 dni do przekazania tej skargi właściwemu, tak, zgodnie z kompetencjami, poinformowania o tym tej osoby skarżącej. Dobrze, panie radco? Ja bym miał jeszcze jedną taką dygresję małą, bo tutaj w zasadzie co do punktu pierwszego, paragrafu 37, ten zapis jest wyczerpujący i tutaj pan przewodniczący w zasadzie kieruje do odpowiedniej komisji, więc to co my w tej chwili zapis, ten dodatkowy komisji rolnictwa będzie, on w zasadzie powiela ten punkt pierwszy. Znaczy ten punkt pierwszy on bardziej dotyczy tej kwalifikacji, czy zgodnie z właściwością, czy my jesteśmy właściwi, czy nie. Czy to jest skarga, czy to jest wniosek? Jeżeli to jest skarga, to czy my jesteśmy właściwi jako rada, tak? Jeżeli jesteśmy właściwi, czyli uznanie, że organem właściwym do załatwienia skargi jest rada, zobowiązuje przewodniczącego rady do skierowania skargi na posiedzenie komisji rewizyjnej lub innej właściwej komisji. Komisja rewizyjna, i teraz trzeba tutaj również dopisać w ustępie trzecim, lub inna właściwa komisja. Komisja rozpatruje skargę w oparciu o dokumentację dostarczoną przez burmistrza oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy i przedkłada przewodniczącemu rady swoje stanowisko wraz z projektem uchwały. O sposobie załatwienia skargi decyduje rada w formie uchwały, tak? Czyli ostatecznie. Czy te zapisy jakby satysfakcjonują tutaj państwa? Bo że lub... Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Czy macie państwo jeszcze pytania do tego projektu uchwały, do tych zmian w budżecie?